Dzień dobry. Czy mogę panu Dzień pomóc? Dzień dobry. Wie pani, co jestem zainteresowany zorganizowaniem konferencji. Termin to 15 listopada bieżącego roku. Dobrze. Czy będzie potrzebna tylko jedna sala wykładowa, czy mniejsze warsztatowe również? Wie pani, co to jest około 180 osób, aczkolwiek w ustawieniu teatralnym z możliwością wstawienia auta, ponieważ jest to konferencja dla dealerów samochodowych. Rozumiem. To proszę o chwilkę cierpliwości, zaraz sprawdzę dostępność. Dobrze. Okej, w tym terminie będzie dostępna nasza największa sala. Zapraszam do obejrzenia. Będzie tam możliwość stawienia auta. Także zapraszam. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Zapraszam. Sala, w której się znajdujemy, to jest sala Terra. Tak jak panu wspominałam, jest to nasza największa sala. Myślę, że przy tego rodzaju konferencji sprawdzi nam się najlepiej, ponieważ tak jak pan widzi, nie ma filarów, co pozwala w pełni wykorzystać przestrzeń. Ponadto ma drzwi o szerokości około 3 metrów, więc jeżeli chodzi o wprowadzenie pojazdu z zewnątrz do środka sali, nie będzie żadnego problemu. I może, jak pan zwrócił uwagę, ma też mobilne ściany, co po prostu pozwala na zmniejszanie, zwiększanie tej sali w zależności od potrzeb. A mam jeszcze pytanie, czy będą państwo korzystali z serwisu kawowego? Myślę, że tak. Najlepiej całodniowy. Okej, no to w takim razie proponuję wstawienie go w tym miejscu. A czy ewentualnie jakaś inna gastronomia, na przykład lunch, kolacja? Wie pani co, myśleliśmy o takim szybkim lunchu oraz o wieczornej kolacji. Okej, to myślę, że lunch przy tej ilości osób możemy zorganizować w restauracji bankietowej. To może przejdźmy sobie do restauracji, zobaczymy jak Dobrze, to wygląda. Dobrze, zobaczmy. I zapraszam, to jest nasz klub Stars. Możemy sobie tutaj podejść. Bardzo proszę. I to jest docelowo to miejsce, w której proponowałabym zorganizować tą część integracyjną dla grupy. W obecnym ustawieniu klub ma około 100 miejsc siedzących. Natomiast oczywiście możemy dostawić tutaj stoliki, jeżeli liczba osób będzie większa, z tym akurat nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze mam pytanie, czy kolacja, o której pan wspominał, ona ma być bardziej uroczysta, czy może być w formie bufetu? Wie pani co, to raczej nic uroczystego, bardziej na luzie. Czyli do tej części integracyjnej myślę, że zaproponowałabym wtedy kolację w formie bufetu, a bufet możemy ustawić tak, żeby było to dostępne dla gości. Myślę, że w tamtej części możemy ustawić dwie linie bufetowe. Jeżeli chodzi o open bar, to możemy zaproponować panu opcję do wyboru. Wtedy określa pan, jaki zestaw pan wybiera, albo ewentualnie cennik napoi bankietowych. To Rozumiem. Jest taka specjalna oferta. Te ceny są też troszeczkę różne od tych, które regularnie mamy w barze. No ładnie. Także myślę, że docelowo to miejsce najlepiej na tą część się nadaje. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania dodatkowe? Wie pani co, na ten moment nie. Dziękuję. A czy ewentualnie jest jeszcze jakieś miejsce, które pan by chciał zobaczyć w hotelu, które moglibyśmy jeszcze zobaczyć? Pani co, szliśmy tu po drodze, widziałem kręgielnię. Zgadza się, jest kręgielnia jak najbardziej. Wejście jest tutaj niedaleko, także zapraszam, możemy od razu podejść, zobaczymy jak to wygląda. I zapraszam pana, to jest nasza kręgielnia. Tutaj mogę zaproponować część integracyjną dla grupy. Jak widać, wejście znajduje się bardzo blisko wejścia do klubu Stars, więc to na pewno fajne udogodnienie. Na kręgielni mamy 4 tory do dyspozycji gości. Całkiem fajny i ciekawy widok na nakrytą pływalnię, tak jak widać. Czy chciałby pan dodatkowo zarezerwować to miejsce na część integracyjną? Wie pani co, zastanowię się.
Okej, okay, rozumiem. A czy ewentualnie jakieś dodatkowe pytania ma Pan, w czymś mogłabym jeszcze Panu pomóc, przedstawić usługi, jakie hotel oferuje? Wie Pani co, mam jeszcze parę, parę pytań. Mam jeszcze parę pytań do Pani. Okej, okay, to może przejdźmy do baru, pokażę Panu rzut sali oraz wizualizację i ewentualnie omówimy wszelkie szczegóły dotyczące okay. organizacji konferencji. Okej, okay, chodźmy zatem. W restauracji bankietowej akurat trwają śniadania, więc niestety nie będziemy tak mogli podejść docelowo do środka, natomiast tutaj przez szybę wszystko doskonale widać, jak ta restauracja wygląda. Może usiądziemy sobie. Bardzo ładny ten teren zielony, proszę Pani. Tak, to jest na pewno dodatkowy plus. Jeżeli właśnie chodzi o zorganizowanie bufetu, to aktualnie mamy tą salę ustawioną na 180 osób. Gdyby się okazało, że liczba uczestników konferencji będzie większa, to właśnie możemy wykorzystać ten taras zewnętrzny, myślę, z bardzo fajnym widokiem na, jak Pan wspominał, te tereny zielone. Tutaj też jest widok na most, na wiślane bulwary, no i na tą pływalnię zewnętrzną. Więc myślę, że ten taras w przypadku oczywiście ładnej pogody na lunch możemy wykorzystać. Jeżeli będziemy mieli za mało miejsc docelowo w restauracji, no to ewentualnie też część lobby baru mogę zaproponować. Wtedy możemy po prostu ustawić dwie linie bufetu, tak żeby goście w szybki i sprawny sposób mogli częstować się tym lunchem. Wie Pani co, plan jest taki, że no to będzie to 180 osób, ale planujemy większość pokoi jednak dwuosobowych, parę jednoosobowych. Aha. Czy ja mógłbym taki pokój jeden zobaczyć? Oczywiście, czyli rozumiem, że noclegi też będą wchodziły oczywiście, w grę. A jaka ilość tych pokoi? No wie Pani co, no tutaj zobaczymy, jak tam się ludzie połączą w pary, ale okay. no tak myślę, że to będzie coś w granicach 90 pokoi. No to świetnie się składa, bo jeżeli chodzi o takie zaplecze noclegowe, które możemy zagwarantować, to jest 129 pokoi dwuosobowych, 12 jedynek, ale też mamy 8 apartamentów. Gdyby na przykład chciał Pan zakwaterować gości VIP, to bardzo fajna alternatywa. Dodam tylko przy okazji, że w cenę noclegu wliczone jest śniadanie, ale też dostęp do strefy sound, jacuzzi. No oczywiście goście mogą też korzystać z tych terenów zielonych i co też ważne, mają dostęp do kortów tenisowych, które tam, które tam widzimy w oddali, więc dla sportowców, dla aktywnych tutaj gości myślę, że fajna opcja, fajna alternatywa. Skoro w grę wchodzą te noclegi, to możemy zobaczyć sobie taki przykładowy pokój. Tak, tak, zależy mi właśnie. Możemy w takim razie podejść, ja tylko zapytam w recepcji, który pokój mogę Panu pokazać. Zapraszam. Proszę prowadzić. To zapraszam za mną. Dobrze. I zapraszam. To jest nasza taka klasyczna dwójeczka, pokój dwuosobowy. Jak Pan widzi, dwa łóżka osobne, czyli pokój typu twin. Myślę, że idealny na konferencję. Wszystkie te pokoje są w standardzie deluxe. Są też dodatkowo klimatyzowane. Także myślę, że taki pokój możemy tutaj zaoferować. Okay. Jeżeli chodzi o pokoje, to mamy widok albo na starówkę, tak jak w przypadku tego pokoju, lub pokój z widokiem na Wisłę, dodatkowo na tereny zielone. Mamy pokoje z balkonami, bez balkonów, ale to już podczas rezerwacji można też sobie wybrać, jakie pokoje będą tutaj na Państwa konferencje potrzebne. Jeżeli chodzi o dobę hotelową, rozpoczyna się od godziny 16 i trwa do godziny 12 w dniu wyjazdu. Tak jak wspominałam, śniadanie, dostęp do pływalni, kortów tenisowych, sauny, jacuzzi, to wszystko jest już wliczone w cenę. Jeżeli chodzi o usługi dodatkowo płatne, no to ewentualnie minibar, korzystanie z pralni. Wszystko wiem. Tak to wygląda. Wszystko wiem.
No to w takim razie możemy podejść do lobby baru i omówić szczegóły. To zapraszam. Dobrze, także możemy sobie usiąść i wtedy ewentualnie dopracujemy wszystkie szczegóły dotyczące tej organizacji. Faktury z jednym VAT-em 23%? Pewnie, oczywiście. Możemy wystawić taką fakturkę pod jedną pozycją jako organizacja konferencji, organizacja szkolenia, spotkania, jak będzie Państwu wygodniej. Napije się Pan kawy? No, poproszę chętnie. To zapraszam. W przedstawionej scence sprzedawca zachował wszelkie standardy. Miał szczęście, ponieważ trafił mu się klient, który dokładnie wiedział, czego chce. Zdarza się natomiast, że w hotelu pojawiają się klienci, którzy chcieliby zrobić event, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać. W takiej sytuacji sprzedawca ma za zadanie naprowadzenie klienta i takie poprowadzenie rozmowy, aby ten zdecydował się na skorzystanie z naszych usług i tym samym obdarował nas swoim zaufaniem. Zdarza się również, że klient ma pomysł, który jest nie do zrealizowania w naszym obiekcie. W takiej sytuacji sprzedawca ma za zadanie zaproponować mu na tyle ciekawą alternatywę, aby ten zdecydował się na skorzystanie z naszych usług. Przy opowiadaniu o naszym obiekcie sprzedawca ma za zadanie przekazać jak najwięcej informacji klientowi. Między innymi kwestia 149 pokoi, parkingu naziemnego, podziemnego, 11 gabinetów spa oraz kręgielni z 4 torami. Jeżeli sprzedawca chciałby zaprezentować klientowi pokoje, wcześniej należy udać się do recepcji, zapytać, które pokoje gotowe są do prezentacji oraz pobrać do nich kartę.